Masz jakieś nowe wieści? Ta winnica, Belgard, czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Crespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Znalazłem dowody na to, że kłopoty Coronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Coronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie. Ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Lian? No, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz. Czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak. To najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie, chodź z nami. Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. No dobra, chodźmy. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzedniej doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolicy. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. A nie dałoby się może trochę taniej? Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się zgodziłem. Och, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty.